Tatrach leży jeszcze dużo śniegu. Jednak wiosenne słońce zsyła już obficie dobroczynne promienie. Po oswobodzeniu z terroru bolszewickiego, ludność Galicji może znowu w sposób tradycyjny obchodzić święta wielkanocne. Pułk wartowniczy Wielkiej Rzeszy Niemieckiej koncertuje pod batutą kapelmistrza Grosza w wielkiej hali berlińskiego stadionu olimpijskiego. W jednym z miast białoruskich zjechali się chłopi z okolicznych wsi. W imieniu władz niemieckich obwieszczono im nową reformę rolną. Uwalnia ona ludność wiejską z długoletniego niewolnictwa i daje chłopom wolność i własną ziemię. Po ogłoszeniu tej ustawy uczestnicy zebrali się na placu przed cerkwią, aby dać wyraz swej wdzięczności. W dłuższym przemówieniu wyjaśniono ludności wiejskiej szczególne punkty nowej reformy rolnej i zmiany z niej wypływające. Następnie przedstawiciel wsi złożył władzom niemieckim podziękowanie i przyrzekł jak najlepiej wypełniać postawione mu zadania.
belgijskim mieście Valenciennes trzeba było ze względu na bezpieczeństwo zburzyć dwa kominy fabryczne. Aparatem acetylenowym przecina się konstrukcje stalowe u nasady kominów, także padają one bez użycia ładunków wybuchowych. Konkurs znanych węgierskich kręglarzy w Budapeszcie. Grupa francuskich aktorów filmowych, między innymi Albert Préjean, Daniel Darieux i Vivian Romance, otrzymali zaproszenie do Niemiec. Odjazd z Paryża. Po zwiedzeniu stolicy Rzeszy udali się goście do Wiednia. Wizyta w atelier Rosenhügel. Ledwo się pokazały pierwsze nieśmiałe promienie wiosennego słońca, rozpoczął się na krytych basenach stolicy Rzeszy ożywiony trening do letnich igrzysk wodnych. Zwiedzamy zakłady fabryczne niemieckiej firmy Osram, która zanotowała obecnie nową zwyżkę swojej produkcji. W zakładach tych wyrabia się około 1000 żarówek na godzinę, których większa część przeznaczona jest na eksport. Führer przyjął bułgarskiego króla Borysa w swojej kwaterze głównej. Rozmowy odbyły się w duchu ugruntowanego w czasie wojny światowej braterstwa broni i przyjaźni obu narodów. Następnie król Borys złożył wizytę marszałkowi Rzeszy Göringowi w Karinghal.
na środkowym odcinku frontu wschodniego. Obok szczątku wysadzonego przez bolszewików mostu kolejowego wybudowali niemieccy saperzy kolejowi w ciągu 6 tygodni most długości 240 metrów. Nawet przy 35-stopniowym mrozie prace posuwały się planowo naprzód. Przez wysadzanie lodów próbuje się zapobiec tworzeniu się zatorów lodowych. W drodze na front zawieruchy śnieżne i ostry mróz wymagają od oddziałów posiłkowych najwyższej wytrzymałości. Ciężka artyleria pod Leningradem. Jak już kilkakrotnie donosił komunikat niemieckich sił zbrojnych, ostrzeliwano skutecznie obiekty wojskowe tego miasta. Oto artyleria niemiecka ostrzeliwuje sowieckie pozycje na przedpolach Leningradu. Atak czołgów sowieckich. Uderza w nie grad pocisków ognia obronnego. Trafiony! Atak bolszewików został odparty. Obecnie nacierają czołgi niemieckie. Ścigają one ustępującego wroga i wdzierają się do jego pozycji. Czołgi niemieckie posuwają się pod osłoną sztucznej mgły coraz dalej naprzód. Komunikat niemieckich sił zbrojnych podaje. Dnia 28 marca, krótko po północy, przeleciały angielskie samoloty w kilku falach nad rejonem Saint-Nazaire i zrzuciły kilka bomb, które nie wyrządziły żadnej szkody. Naloty te miały widocznie odwrócić uwagę obrony nadbrzeżnej od morza. Podczas gdy artyleria przeciwlotnicza ostrzeliwała jeszcze lotników, lekkie brytyjskie jednostki morskie starały się wedrzeć do ujścia Loary. Zostały one jednak odkryte przez baterię niemieckiej marynarki wojennej i wzięte pod ogień. Przy zbiorowym natarciu udało się niektórym angielskim okrętom wysadzić swoje oddziały na ląd. Zostały one rozproszone natychmiastowym atakiem i mając odwód odcięty, schroniły się w małych grupach do pobliskich domów. Skoncentrowana akcja oczyszczająca zniszczyła rozproszone oddziały, które poddawały się częściowo całymi grupami. Angielskie ofiary tej próby desantu. Przesłuchiwanie jeńców.
Niemcy walczą i zwyciężają dla nowej Europy.